Yuki, wracaj tutaj. Jemu potrzeba tresury. Co się z nim dzieje? A, Kantin! Gdzie się podziewałeś? Mam lepsze zajęcia niż czekać na telefon od ciebie. Jestem na kompletnym zadupiu, panie Marson, ale wszystko idzie dobrze. Mam powód myśleć, że Kate Walker jest właśnie w tej wiosce. Lub przynajmniej niedaleko od niej. Znajdź ją, Kantin, i sprowadź z powrotem. Użyj wszelkich środków, ale sprowadź ją tutaj, rozumiesz? Za to mi płacą, Marson. Nie mogę dosięgnąć gałęzi. Takiego słupła nigdy nie rozwiążę. Halo? Kate! Kate, kochanie, tu mamusia. Mama! Tak się o ciebie martwiłam, kochanie. Kiedy wreszcie skończysz tę swoją włóczęgę? Wiesz, twój szef szuka cię po całym świecie. Nie wracam do domu, mamo. Kate, ale przecież miałaś inne plany, nieprawdaż? One się zmieniły, mamo. Życie się zmienia. O Boże, Kate, czyś ty oszalała? Może... nie wiem. Mój Boże, Kate! Na razie, mamo. Co teraz? Łapy ci zmarzły i nie chcesz wyjść na zewnątrz? Poczekaj tylko. Ojej!
Założę się, że nie możesz się doczekać, aż trafi ci się pyszny kąsek, co? Założę się, że nie możesz się doczekać, aż trafi ci się pyszny kąsek, co? Jest w swoim niebie. To jego ulubione jest. Muszę się przeprawić przez tę przepaść. Jest tylko jedno wyjście. Miejmy nadzieję, że wytrzyma. Hej, Yuki! Wracaj tutaj! Cóż, z pewnością w ten sposób nie uda mi się wrócić. Hej, Yuki, stój! Yuki, zostaw ptaka w spokoju. Ten zwierzak to wybryk natury. Hej, Yuki! Nieznośny maluch! Jak sobie wyobrażasz, że ja... Co? Hej! Masz psa? Brawo! A teraz zajmiemy się jankieską! Hej, Yuki! Wracaj do pociągu! Szybciutko!
Nie trafiłeś, przygłupie! Ona nadal tam jest, a zwierzak biega na wolności! Dawaj następny kamień i kończymy z tym! Jej, głowa! Będzie bolało! Niedobrze! I o to chodzi, przygłupie! Ona chce zabrać nasze kości mamuta! Twoje kości, Igor! Szybko! Bierz kamień i ziu! Dalej! Dalej! Nie mogę się dostać do pierwszego stopnia. Jest za wysoko. Nigdy w życiu nie sądziłam, że się na to zdobędę. Wybacz, Marson, ale ryba mi się wyrwała. Jest śliska. Proszę posłuchać, panie Marson. Musi pan zrozumieć. Ona trzyma wszystkie karty. I do tego jest w zmowie z tutejszymi. Katyn, stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji. Rodzina Kate cię niepokoi. Będziemy mieć masę kłopotów, jeśli nie sprowadzisz tutaj dziewczyny. To nie strzelanina na Manhattanie, panie Marson. Dalej można jechać tylko konno, przez śniegi. Tu jest ta wieś, a za nią nic. Nic a nic. Ona oszalała. Cholera. Pociąg jest naprawdę za daleko. Obudź się! Hej! Obudź się! Och, nic z tego. Ze słuchawkami na uszach nigdy mnie nie usłyszy.
Vince leżał na saniach. Muszę jak najszybciej dostać się do pociągu, inaczej ich nie złapię. Borys! Borys! Odbiór! Tu Kate Walker! Obudź się! Obudź się! Hej! No, przestań mnie lizać! Hej! Gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Ściągnij mnie na dół! Rozepnij pasy! Pasy? A tak, pewnie! Tylko pociągnę za ten zaczep i... Mam nadzieję, że jesteś cały.